Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Kamil Bachosz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, prowadzicie konsultacje społeczne w sprawie 40 hektarów gruntów na osiedlu Bogusław w Jarocinie. Co to są za konsultacje, jak one wyglądają? Tak, od 28 lipca do 28 sierpnia potrwają konsultacje społeczne w sprawie gruntu rolnego w centrum Jarocina. Co do jego przyszłości, bo pojawiły się dwa rozbieżne zdania. Większość rady i ja osobiście również uważam, że w centrum miasta nie powinien być lokowany przemysł, a taki mamy zapis w tej chwili w studium zagospodarowania przestrzennego, co oczywiście nie determinuje studium zagospodarowania przestrzennego, co na danym terenie, jakie obiekty mogą powstać. I tak właśnie odnośnie tych 402 hektarów, które jeszcze należą do gminy Jarocin, jest jakby druga opcja, która przewiduje, że należy konsekwentnie do studium, które już w zasadzie jest nieaktualne i nie spełnia tych kryteriów, które powinno mieć, jest nieaktualne, ale część radnych, grupa 6 bodajże radnych jest za tym, żeby na tych terenach w Bogusławiu powstał przemysł. Stąd też moja decyzja o tym, aby przede wszystkim wypowiedzieli się ci, którzy najbliżej tych terenów mieszkają. I są to mieszkańcy osiedla Bogusław, Tysiąclecia, Siedemsetlecia, Mikołaja Kopernika oraz części osiedla Stare Miasto, to jest powyżej Alei Niepodległości, a także właściciele nieruchomości zlokalizowanych w ich obrębie. I ze względu tutaj na bliskie sąsiedztwo, przyszłe zagospodarowanie tego terenu będzie miało ogromny wpływ na warunki mieszkaniowe. Dlatego niezwykle ważny jest dla mnie głos mieszkańców w tej sprawie. Chcę, aby to wspólnie mieszkańcy zadecydowali, w którym kierunku właśnie powinna iść przyszłość odnośnie tych gruntów. Istotnym jest też to, że w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów są ogródki działkowe, gdzie ludzie tam spędzają wolny czas, uprawiają warzywa i specjalnie nie bardzo mogę sobie wyobrazić, żeby tam bezpośrednio jakieś fabryki funkcjonowały. Jest jeszcze jedna większa przeszkoda, czy nawet dwie ważne przeszkody. Można generalnie powiedzieć, że koszt przygotowania tych terenów, aby można było je przeznaczyć dla inwestora, jest bardzo duży. Czym to jest spowodowane? A mianowicie tym, że do tych 402 hektarów gruntów nie ma obecnie dojazdu żadnego. Rolnicy, którzy użytkowali, dzierżawili te grunty, użyczali przejazd przez tory od kolei, więc tutaj ten jedyny dojazd, który jest maksymalnie bodajże tam jest nośność 6 ton i nie ma możliwości, żeby samochody tam wjeżdżały. Więc trzeba by wybudować dwie nowe drogi, które skomunikowałyby te 42 hektarów dla inwestora. Jedna droga z przeprawą, z mostem przez rzeczkę i druga droga od osiedla na Bogusławiu przez tory przedłużenia jakby ulicy Maratońskiej z wiaduktem przez tory do tego osiedla, bo na takie osiedle 40, na taki teren 42 hektarów powinny być przynajmniej dwie drogi dojazdowe. No i kolejna, druga rzecz z istotnych, z najbardziej istotnych finansowo, to kolizje, jakie tam są różnych sieci. Mamy tam 6 sieci energetycznych, które jak pańczyna przecina ten teren i koszt skablowania tego są ogromne, a dodatkowo jeszcze sieci podziemne, linia wysokiego ciśnienia, gazociągu, która wyklucza też część gruntów, ale też powoduje utrudnienia w zakresie zabudowy. Koszty szacowane tam przystosowania tych gruntów po cele inwestycyjne określamy na 40 do 50 milionów złotych. Także to jest ogromny koszt i tutaj stanowisko większości rady i moje jest takie, że nie opłaca się tam inwestować w tereny przemysłowe, bo wszystkie argumenty przemawiają przeciwko temu. Ale żeby tutaj spełnić rolę
takiego rozjemcy i wsłuchiwać się również w głos opozycji, która ma prawo mieć inne zdanie. No, chcemy tutaj zapytać o decyzję mieszkańców. Czego oni tam sobie życzą? To tą informacją zakończmy dzisiejszy program. Moim Państwa gościem był pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego weekendu. Kamil Bachozio także dziękuję. Zapraszam na kolejny program samorządowy Jarocin, który na antenie Radia Jelka już w przyszłym tygodniu. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12:15 w Radiu Jelka.